Nie wierzę, że ja dałem 54 euro za 3 rurki i za kawałek szmatki. Tak, proszę Państwa, to jest kościół, więc zachowajmy się trochę kulturalniej. No powiem Wam, że robi się tak dziwnie. Ścieżka taka wąska. Tam jakby ktoś mieszkał, jakiś piesek. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj przyjechałem sobie na wycieczkę do takiego zamku, który się nazywa Mola Castle. Jest to obok miasta Novelda w Hiszpanii, około 40 km w górę od Alicante. I zatrzymałem się, żeby Wam pokazać, bo właśnie dojeżdżam. Ten cały zameczek jest na takim wzgórzu. Zrobię Wam teraz jakąś przebitkę telefonem. Bardzo ładnie to wygląda. I zapraszam Was dzisiaj na tą wycieczkę, bo myślę, że będzie ciekawie, a ja mam akurat taki dzień, że sobie jeżdżę i zwiedzam różne rzeczy tutaj w Hiszpanii, więc pomyślałem, że pokażę Wam ten zamek. Chodźcie, jedziemy tam. Jest 9:57, o 10:00 otwierają, zobaczcie. Mola Castle, 4,5 gwiazdki w Google, wkrótce otwarcie o 10:00, a mamy godzinę 9:58. Także jedziemy. Dojechałem na to wzgórze, jestem właśnie za zamkiem, tam jest ten zamek. Pokażę Wam tutaj parking, ponieważ pewnie jesteście ciekawi, czy kamperem można tutaj dojechać. Jak widzicie, kamperem można dojechać, jest nawet dużo miejsca, można nawet tutaj się, podejrzewam, przespać. Ale wąska dróżka jest, taki moment wąskiej drogi, więc jak macie wielkie kampery, takie autobusy, to może być trudno. Chociaż jak tutaj jechałem, to widać, że są też miejsca na autobusy, takie duże, więc autobusy jak wjeżdżają, no to dużym kamperem też wjedziecie, nie ma problemu. Dobrze, my idziemy tutaj w lewo i zaraz będziemy w zamku. Tam zostawiłem samochód, ale tutaj się wchodzi. Tylko właśnie nie można wjechać pod zakaz, ponieważ tutaj jest tylko droga dla osób niepełnosprawnych, więc niepełnosprawni mogą tutaj wjechać. Idziemy takim asfaltem, widoczki się zaczynają naprawdę rozkoszne. Także fajnie, fajnie, słoneczko dopisuje. Idziemy. No słuchajcie, ale tu pięknie, pan akurat tutaj czaska butelkami, ale powiem Wam, że podoba mi się, ładnie tutaj jest, zobaczcie jaki piękny ten budyneczek, ten cały zamek zrobiony z kamieni, robi wrażenie, pięknie, pięknie. I jeszcze z przodu go nagramy, bardzo, bardzo ładne, proszę Państwa, no szkoda, że nie przyjechałem tutaj z Kasią i z dziećmi, ale dzisiaj umówiliśmy się, że Kasia uczy dzieci do 14:30, a ja sobie po prostu jadę coś ponagrywać, ponieważ no, YouTube to moja też praca, więc mówię, przyjadę, coś nagram ciekawego. Także macie tutaj taki pałacyk. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny. Warto tutaj przyjechać, jak widzicie. I co, wchodzimy do środka. Nie wiem, czy to nie jest czasem nawet kościół. Tak, proszę Państwa, to jest kościół, więc zachowajmy się trochę kulturalniej, uklęknijmy. Idziemy nagrać ołtarz. No to podziwiamy. Są piękne obrazy, ogromne, z jednej i z drugiej strony. W środku taki bardziej nowoczesny ten kościółek. Zobaczmy tutaj też jakiś obraz. Aha, to są chyba stacje drogi krzyżowej. To mi się wydaje. No i ołtarz. Czyli ten kościół funkcjonuje. Pewnie tutaj są msze w niedzielę. Jakbyście mieli ochotę przyjechać, to pewnie można. Jestem już na zewnątrz. Przejdźmy jeszcze z tej strony. Zobaczymy, co nas tutaj zaskoczy. No ta architektura, no przepiękna. Naprawdę, jak ktoś lubi takie właśnie budynki, kościoły stare, to warto przyjechać. Idziemy po schódkach. Tutaj jest jakiś dom parafialny. No jeszcze raz widok z tyłu. Przepiękny budynek. Przepiękny kościół, warto przyjechać. Tutaj jest nawet restauracja. I powiem Wam szczerze, że ja jestem przed śniadaniem. Jeszcze nie jadłem śniadania, więc może sobie coś zamówię. Zobaczymy, czy jest otwarte, bo na razie widzę tylko kraty. Ale chyba tutaj na prawo jest otwarte. No niestety pozostaje mi być głodnym. Pan powiedział, że jest zamknięte, więc idziemy gdzieś indziej. I tak, nie wiem, widzicie to? Targam za sobą to moje krzesełko, ponieważ mówię, będą piękne widoki, a zazwyczaj brakuje jakichś ławek, to sobie wziąłem to krzesełko. Jak znajdę jakiś fajny widok, jakieś fajne miejsce, to sobie usiądę i sobie będę podziwiał. Tak sobie wymyśliłem w mojej głowie. O, na przykład tutaj są piękne ławeczki, ale jest tak oddalone od krawędzi, a ja lubię tak sobie tak usiąść na samej krawędzi. Ale tutaj jest też pięknie, są ławeczki i tutaj można jakieś sobie śniadanko zjeść. Przy tych ławeczkach i przy pięknym widoku. Zaraz sobie usiądziemy. A ja bym chciał na przykład sobie w tym narożniku usiąść,
i podziwiać właśnie te piękne widoki. I po to właśnie przywiozłem ten mój piękny, drogi, jakże drogi taborecik. Nie wierzę, że ja dałem 54 euro za 3 rurki i za kawałek szmatki. No ale mam nadzieję, że po prostu w takich okolicznościach on się po prostu będzie przydawał. Mogę go zabierać w góry i sobie po prostu siadać w takich miejscach, w których będę chciał, wygodnie. No i co? Podziwiamy, moi drodzy. Jak tu pięknie, zobaczcie, ten taborecik naprawdę robi robotę. Jeszcze takiego czegoś nigdy nie robiłem, że sobie chodzę z taboretem, jak emeryt. No i co my tutaj mamy? Jakaś rzeczka. Widzicie tą rzeczkę? Tam jak szedłem, to widziałem tamę. Może uda mi się tam na dół pójść i tą tamę nagrać. Są domy na dole z basenami. Pięknie. Posiedzę sobie tutaj chwilkę i popatrzę. A za mną kościołek. Też piękny widok. Tak to wygląda. Nikogo nie ma dzisiaj. Pustki. Całkiem przyjemnie. Jestem teraz przy tablicy informacyjnej i zobaczcie, to jest ta góra, La Mola, tutaj jest ten kościół, 541 metrów, ale tutaj są takie punkty, jak widzicie, i to są właśnie takie, nie wiem, czy to są grobowce, czy komnaty, i każdy numerek jest po prostu na mapie, możemy sobie pochodzić po tym i powchodzić właśnie do tych różnych obiektów, tych miejsc, także ja teraz pójdę poszukać tych wszystkich, no, grobowców, czy nie wiem, co to jest. Ale zanim tam pójdziemy, to zobaczcie, jestem pod tym domem parafialnym i tam jest takie wejście do ruin. Zobaczymy te ruiny. Tutaj się przechodzi takim przejściem. Tutaj jest ten kościółek za mną. No i tutaj idziemy. Zobaczymy, co tam jest. No, są ludzie. Zobaczcie, tutaj była taka osada kiedyś. Były domy, ludzie tutaj mieszkali. Tutaj są pozostałości po tym miasteczku, po tej wsi. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak tutaj ludzie mieszkali. Są grafiki różne. Rzut z góry. Nie wiem, czy tutaj się bilety kupuje. Ja po prostu wszedłem. Nikt tam nie stał. Jest pan przewodnik z grupą, ale żadnych biletów nie chcieli. Tutaj są takie baszty. Tu jest pierwsza, a tutaj jest druga, lepiej widoczna. I tutaj jest po prostu wejście. Zobaczymy, czy można wejść do niej. No takie zabytki, nie wiem, czy to kogoś z was interesuje. Tutaj pan przewodnik mówi coś po rosyjsku. Słyszałem, że tutaj Arabowie chyba to przejęli, czy coś takiego. Jakaś tam historia jest związana z tym zamkiem. O, otwarte nawet, zobaczcie. No i co? Mamy takie pomieszczenie. Tutaj schody, wejdziemy, zobaczymy. O, chyba można wejść na górę. Są schody. Mhm. To idziemy, ale ciemno, nic nie widać. Idziemy na górę. O, jak daleko tam się idzie, zobaczcie. Chyba można wejść na samą górę. Tu jest jakieś pomieszczenie. Widać coś, tylko okienko do oszczału. Idziemy dalej, to następne okienko do oszczału. I skręt w prawo. Jeszcze pod górę. Powiem wam, że się zmęczyłem. I anioły. Jesteśmy na samej górze. Tak to wygląda. Pięknie. Tutaj można sobie nawet wejść i popatrzeć. Czuję się jak na Titaniku, taki szpic tutaj. Ładnie. O, tam są schody. Może można wejść na ten mur obronny. A z tej strony widać parking. Tam jest mój samochód. I tu jest droga jednokierunkowa, więc jak wiedziecie, to trzeba dookoła objechać całego zamku.
No, dobra, idziemy zobaczyć tam, czy da się wejść na te mury obronne. Nagram wam tylko to zejście, bo zobaczcie, tutaj są takie kamienie. Tak jakby miało zaraz to na głowę komuś spaść. Fajnie to wygląda, zobaczcie, czekajcie, czy to widać, takie kliny. Pięknie to zrobili. Idziemy z powrotem. Ale wróciłem się jeszcze do tego pomieszczenia tutaj, takiego na środku, na wysokości, na środkowej wysokości. No i tak pomyślałem sobie, że usiądę tutaj sobie na moim krzesełku, bo zobaczcie, tutaj nic nie ma, żadnych ławek, a ja mam to krzesełko, więc sobie teraz podumam. Dobra, zatem udajemy emeryta, siadamy. Niestety na mury chyba się nie da wejść, bo zobaczcie, tutaj jest ogrodzone, a tam się zaczynają schodki, no i raczej wejścia nie ma. Niestety do tego drugiego budynku też się nie da wejść, tam co tam jest, jakaś krata, także no niestety tutaj nie wejdziemy, a zapowiadało się fajnie. Ciekawe natomiast jest to, jak oni zrobili te mury. Zobaczcie, z tych murów wystają takie dechy od szalunków i oni to wszystko zostawili, no i to tak wygląda specyficznie. Niby nowocześnie, bo tak się szaluje, podobnie się szaluje teraz wielkie budowle, ale jednak po prostu jest to stare i te dechy zostały. Także imponujące, że już tak dawno temu szalowali mury. Dobrze, z powrotem jestem przy kościele. Tym razem idę tutaj na prawo, bo jest taka ścieżka. Może uda nam się znaleźć te niby grobowce i zobaczymy, co tam jest. Bardzo ładny spacerek sobie można zrobić. A trzeba dojść aż tam, bo jak jechałem samochodem, to widziałem właśnie taką dziurę w skale. I jest pierwsza grota, proszę Państwa. W tym miejscu jest ścieżka, więc zejdziemy. Ciekawe, co tam jest. No w tej grocie akurat, powiem wam, nic nie ma. Chociaż może tam się wchodzi. Nie, niestety nie. Zwykła dziura w ścianie. Idziemy dalej szukać. Zszedłem prawie na sam dół, a tu żadnych grot nie ma. Już się jakieś miasteczko zaczęło. Nie wiem, czy to była prawda z tymi grotami, czy nie, ale naprawdę nie ma. Nie ma ich tutaj. No i zszedłem na sam dół. Słuchajcie, tam jest ten kościółek. Jestem gdzieś tak z 300 metrów poniżej tego kościółka. No i nie było żadnych kierunkowskazów na te grobowce. Więc cóż, jestem trochę zdegustowany, że muszę teraz wchodzić pod górę. Ale nic, trzeba wracać po auto. Pójdziemy teraz sobie tą drogą, gdzie się wjeżdża samochodem. No i wracam sobie tak pod górę. Całkiem fajne tutaj widoczki. Taka serpentyna ciągnie się. Ale musiałem się rozebrać, bo naprawdę robi się gorąco. Rano było zimno tam na tej górze, a teraz jest gorąco. Na szczęście mam krzesełko, w każdej chwili mogę odpocząć w cieniu. Super. Tak chwalę to krzesełko, bo mój mózg musi sobie uzasadnić, że wydałem te pieniądze nie na marne, że to jest potrzebne. Także ciągle będę chwalił to krzesełko, że naprawdę to jest bardzo potrzebny produkt. Chociaż tak nie jest, ale sobie muszę wmówić. No i jest cień, proszę Państwa, czas na odpoczynek. Nie no, żarty sobie robię z tym krzesełkiem, ale fajne jest, zawsze sobie można dupkę oprzeć. I wyłania się kościół, zobaczcie, jaki kawał zrobiłem, tam jest ten kościółek, ja poszedłem aż tam szukać tych grobowców, teraz wracam, zobaczcie, jaki jestem silny, ja się nie poddałem. Nagram wam, jak to wygląda jeszcze od boku, to są właśnie te mury. No niestety na dronie nie poleciałem nad te wszystkie wykopaliska, nad te mury, tylko nagrałem kościółek, nawet w sumie nie wiedziałem, że tam coś jest za tym kościołem. No ale tak to wygląda z dołu. No i jestem na parkingu, tam jest nasz samochód, jak wiecie. Ale wiecie co, ja się tak łatwo nie poddam. No jeszcze jest jedna ścieżka, tutaj się wchodzi, gdzie ta taka kapliczka śmieszna. I tam jest jakiś szlak, może tam. O właśnie, to mijamy tutaj. I są jakieś schodki. I potem tam się idzie, o tam właśnie. I może to jest ten szlak. O i zobaczcie, fajne miejsce dla vanlifersów. Można sobie wody nabrać. Za czymś w ogóle leci.
leci, proszę Państwa, woda. Także śmiało możecie przyjeżdżać, nie wiem czy pitna, ale do umycia naczyń czy tam wykąpania się może być. Fajnie, tutaj ławeczki, a my idziemy tutaj szukać tych grobowców. No powiem Wam, że robi się tak dziwnie. Ścieżka taka wąska. Tam jakby ktoś mieszkał, jakiś piesek. Halo? Dobrze, że mam krzesełko, jakby co to będę odganiał tego psa krzesełkiem, więc to krzesełko naprawdę jest potrzebne w podróżowaniu. Czekajcie. Zobaczymy, co to za buda. Patrzcie, tu normalnie jakieś zwierzę chyba przesiaduje. Nie wiem, o co tu chodzi. Co tu się dzieje? Kto mi powie? Jest woda. Tak jakby do picia dla piesków. Tu jest jedzenie. Może koty albo psy po prostu tutaj przychodzą. Ktoś im zrobił taki kącik. Dobra. Czyli jakiegoś dobermana tutaj nie ma. Możecie iść. Ale wisi czapeczka, więc ktoś tutaj chyba mieszka. Zobaczcie, jest czapka. Jakiś kocyk. Nie wiem naprawdę, co tutaj się dzieje, ale idziemy. Idziemy szukać grobowców. Idziemy szlakiem biało-zielonym, więc chyba idziemy dobrze. Jeżeli jest szlak, to musi dokądś prowadzić. No i tak sobie idę. Są takie po prostu mury, które zapobiegają osuwaniu się tej skarpy. Są też takie dziuple. Mam nadzieję, że tam ptaszka nie ma. Jedna, druga. Ale pójdziemy tędy, bo tu jest... A nie, to nie są mury, tylko zobaczcie, tutaj woda leci. To są takie kanały. Pod spodem idzie woda. No i do tamtej rury. Tutaj jakaś rozdzielnia. No i zobaczcie, krzesełko się przydaje na przykład do odsuwania igieł, sosny. Co my tu mamy? Echo! Ej, tu jest taka taka dziura. I tam się łączą te wszystkie kanały burzowe. Fajne. A tam oto rurą spływa to wszystko potem do tej rzeczki. O właśnie, do tej rzeczki mieliśmy iść i zobaczyć tą tamę. Dobra, nie szukamy już tych grobowców, tylko idziemy po samochód i jedziemy do tamy. Ale wrócimy sobie asfaltem. Tak przy okazji, tutaj Wam powiem, był znak, że to wzniesienie ma 13%. Więc na kamerze tego nie widać, ale naprawdę jest pod górkę. Jestem na górze, ale poczekajcie, bo ja chyba źle szukam. Tu jest ten kościółek i ja szukałem tutaj tych grobowców. A przecież to było od tego szczytu. Tu są szczyty, więc to jest ten szczyt, nie wiem, molo, jak to się nazywało. I tutaj chyba gdzieś są te grobowce. Tutaj jest zakaz wjazdu, więc sprawdźmy jeszcze tutaj. Zakaz wjazdu, ale nie zakaz wchodzenia. Tu jest jakiś znak, ale wyblakły, więc nic się nie dowiemy. Ale tam jest jakaś tablica informacyjna. Idziemy. Wiecie co, ale zanim tam pójdziemy, odniosę bluzę, bo nie chcę mi się jej tachać. I przy okazji podjadę sobie tam na sam koniec samochodem. Nie będę musiał tak długo iść. Jestem już na górze, tam jest samochód. No i co? Co my tu mamy w ogóle? No nic nie mamy. Jest tam jakieś ławeczki do odpoczynku, ale tutaj jest zagrodzone i jest chyba jakiś kamieniołom. Coś tutaj jest napisane o jakichś rybkach, o jakimś jeziorku, ale nie wiem, po prostu tutaj jest zagrodzone. No trudno, najwyżej tych grobowców dzisiaj nie znajdziemy. Trudno się mówi. Co tam jest? Nie wiem, ale coś dla turystów, bo jest jakaś informacja. Nie mam pojęcia. Dobra, darujemy sobie. Jedziemy w inne miejsce. W ogóle tak Wam powiem, że tutaj jest bardzo dużo kamieniołomów i tu jest właśnie taki jeden z bloków wydobyty ze skały. I zobaczcie, jakie tutaj zrobili po prostu takie sznyty. A tutaj u góry takie mniejsze sznyty, żeby to jeszcze bardziej podziabać. No coś pięknego, naprawdę wygląda magicznie. A ja tak właśnie wchodzę na to, bo chcę zobaczyć z tej górki, co tam jest. I tu jest jakieś bajorko, zobaczcie, to jest to bajorko z tymi zwierzaczkami. Może Wam przybliżę teraz. Takie bajorko i tam chyba mieszkają sobie jakieś właśnie żabki, jaszczurki. No i takie coś im zrobili. Dobrze, słuchajcie, to śniadanie trzeba zjeść. Jest 12:30, jeszcze śniadanie nie jadłem. Jestem teraz pod sklepem Diax. Przyjechałem do miasta Novelda. Tak wygląda Novelda, blokowiska, nic ciekawego. Ale to jest Diax, idziemy do Diaxa. To jest taki sklep tutejszych Hiszpanii. Taki spożywczak. Idziemy do spożywczaka. Dobra, kupimy sobie jakąś taką sałatkę.
trochę warzyw weźmiemy. Tylko nie wiem, czy właśnie z makaronem, czy tak. Chyba tak. Przyjechałem sobie tą sałatkę zjeść do takiego parku w mieście Novelda. On się nazywa Oeste Park. No i tutaj są takie ławeczki, więc sobie zjem. Tutaj gdzieś jakiś był wodospad jeszcze. Tamtego wam nie nagrałem niestety, ponieważ nie było dojazdu do niego. Musiałbym przez jakieś posesje przechodzić i przez jakieś krzaki, więc tam nie pojechałem, ale podobno tutaj jest piękny wodospad w tym parku, więc zaraz pójdziemy. Tylko skonsumuję śniadanie. Módlmy się, żeby tam był widelec. Chyba co, to będę musiał iść po scyzoryk. Jest widelec, gdzieś tam zakopany, ale jest. Super. Dobrze, ja już pojadłem. Może pokażę wam ten park w Noveldzie, jak wygląda. Jest naprawdę fajny. Tutaj są takie wodospady i myślę, że fajnie by było tutaj z dziećmi przyjechać, jakbyście byli. Może ja też tutaj przyjadę z dzieciakami. Ja jestem tutaj przy tej bramie. Tu jest fontanna, zaraz wam pokażę. Tutaj stoję. Pójdziemy tutaj, zwiedzimy tylko te wodospady. Tutaj są place zabaw, tutaj przestrzeń do grilla, tutaj mini golf. Tu był właśnie plac zabaw, mijałem, nie chciałem wam już nagrywać, bo nudy, ale idziemy tylko te wodospady zobaczyć. Tak wygląda brama wejściowa, są przepiękne zdobienia, zobaczcie jak to ładnie wszystko zrobili. Tutaj, tutaj, pięknie. Fontanna, jeszcze tak szybko, bo wiem, że to nie jest ciekawe, ale naprawdę jakbyście tutaj byli w Noveldzie, to aż żal nie przyjechać do tego parku, bo naprawdę jest fajnie. Tutaj mamy mini golfa, jak widzicie jest dużo takich fajnych stanowisk, można sobie pograć. Palmy rosną. No i słychać już wodospady pomału, zobaczmy jak to wygląda. W sumie takie bardziej kaskady niż wodospady, ale kaskada to też wodospady, więc bardzo ładnie. Ciekawe czy są rybki, zaraz będziemy szukać. Tutaj jeszcze takie wodospady. Fajnie, powiem wam, że przypadkowo tutaj trafiłem. Szukałem miejsca, gdzie mogę sobie po prostu zjeść tą sałatkę. No i tak mówię, park w Noveldzie. A zobaczę, pojadę tam, na pewno jakieś ławki będą. A tu nie spodziewałem się, że tak pięknie jest. Tu już takie porządne wodospady, zobaczcie. Dochodzę jeszcze do tego ostatniego wodospadu na samym końcu. Tutaj jest taki fajny, wysoki. Też bardzo fajnie. Można w cieniu. O, to tutaj by się przydało moje krzesełko. Tu bym sobie usiadł, bo tutaj akurat ławki nie ma. A jest tak fajnie, cicho i jeszcze w cieniu. No ale nic. Szukam teraz ławeczki, żeby sobie posiedzieć przy wodospadach. No i będę wracał pomału do domu. Tutaj mam taką fajną ławeczkę. Tu sobie zaraz posiedzę. Zobaczcie, jakie fajne okna. Tutaj płynie strumyk. Całkiem przyjemnie. Naprawdę polecam to miejsce. A nad głowami samoloty. Czyli gdzieś tutaj musi być lotnisko. Wróciłem już do samochodu, ale powiem wam, że zaparkowałem na takiej, na poboczu, na takiej uliczce, ale obok, przy wyjściu jest wielki parking, więc gdybyście tutaj przyjechali, to nie szukajcie gdzieś na poboczach, tylko jedźcie po prostu od razu na ten parking fajny. No i tyle chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał, taki singlowy, bez dzieci, bez żony mojej. Mam nadzieję, że to wszystko też było warte pokazania i trochę jak ta Hiszpania wygląda. Zobaczyliście. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Cześć.